Na wirtualny spacer po Ochocie zaprasza producent piwa królewskie. Dzień dobry, drogi Piotrusiu. Dzień dobry, drogi Pawełku. Powiedz, na co masz dziś ochotę? E, na ochotę? O! No, właśnie taki suchar na początek, specjalnie dla Państwa. Oto w ramach naszych regularnych spacerów po 18 warszawskich dzielnicach dziś, no właśnie, Ochota. Dzielnica bardzo centralna, o bogatej historii, wzruszających pomnikach i unikalnej atmosferze. Dobrze mówię, czy klepie jak głupi? No cóż, mój drogi, trochę sztampowo może, ale generalnie postaramy się też tampę rozkruszyć. Tak, rozkruszyć i przybliżyć nieco szczegóły właśnie tejże dzielnicy, niezwykle ciekawej, która, że tak powiem, zaczynała niezbyt imponująco, ale przerodziła się w coś naprawdę fajnego. Kręgosłupem ochoty jest Grujecka. Niegdyś arteria całkowicie zakorkowana, dzisiaj zmieniająca swój charakter w stronę drogi lokalnej przez zmianę siatki ulic, Grujecka jest bardzo miłą ulicą na codzienny spacer. Solo. Owszem, z tym, że tutaj myślę, że mój drogi troszeczkę powinniśmy zacząć od czego innego, ponieważ o, owszem, grujecka jak najbardziej, ale to, że grujecka właśnie jako ten dawny trakt wyjazdowy z Warszawy e, w kierunku południowym, prawda się jechało. No i rozumiem. Przekra przekra przekraczając ro Rogatki na, które stały na placu Zawiszy i dalej się jechało na południe. No ale cóż, e, po prostu przy e, takich traktach e, były e, ówczesne zakłady hotelarsko-gastronomiczne zwane A, karczmami no. i właśnie taka Karczma, która stała przy obecnej ulicy Grujeckiej, tak. sprawiła, że dzielnica nazywa się tak, jak się nazywa. Bo to była karczma Ochota. Tak, karczma się nazywała Ochota. Nie wiadomo, czy istniała już kiedy, tam ją kiedy założono. Natomiast pierwsze takie poświadczone dokumenty to 1829, wtedy już na pewno była. była to... to, co można było w karczmie Ochota? Kufelek piwa podawano? No na pewno to piwo należało do stałych elementów tego typu przybytków. Natomiast mm -hmm. tutaj jeśli chodzi o ten o te karczmę, to mamy późniejszy nieco jej opis, który znalazł się w reportażu Władysława Rejmonta, który jechał na, razem z pielgrzymką prawda, do Częstochowy i właśnie w tej karczmie się zatrzymał i on, że tak powiem, pozostawił taki niezbyt pochlebny jej opis zewnętrzny. Jest to sobie kilkanaście domków brudnych i odrapanych z srodze. Z tym, że wydaje mi się, że Raymond miał na myśli tutaj nie tylko samą karczmę, ale również te, to kształtujące się osiedle wokół, wokół niej, które było takim typowym XIX-wiecznym przedmieściem, czyli no nie wyglądało zbyt okazale. Czyli brudne i odrapane chałupy jako początek ochoty, no to kontrowersyjny start. Na szczęście wyczyścili kąty. Wyczyścili jak najbardziej, z tym, że to już po odzyskaniu niepodległości, wtedy, kiedy mój drogi, tam zaczęła powstawać dzielnica, miasto Ogród. Natomiast ten wcześniejszy etap, wtedy, kiedy kolonia istniała tam na, na poły wiejska, prawda, troszeczkę też było koszarowych różnych sytuacji rosyjskich, no nie wyglądało to specjalnie ciekawie. Pewnie większość Warszawiaków uzna, że podziemne wodne miasto, czyli filtry, to część Śródmieścia, ale administracyjnie to ochota. Nie możemy nie zajrzeć pod ziemię, bo filtry warszawskie to absolutnie unikalny zabytek i niesamowita, chociaż no, niepozorna, bo ukryta pod ziemią atrakcja. Tak, oczywiście, tym bardziej, że filtry, no cóż, to przecież te dały też nazwę całemu rejonowi MSI, a poza tym, powiedzmy sobie szczerze, no to co wymyślił pan Lindley, a właściwie Lindleyowie, bo Lindleyów to nie wszyscy wiedzą, to Lindleyów było kilku, był ojciec Lindley oraz jego syn William Herline Lindley, ten najistotniejszy w budowie oh filtrów, mm -hmm. i jeszcze dwóch jego braci, Joseph i Robert. I oni wszyscy, że tak powiem, przyczynili się do powstania filtrów wodociągów. To nie jest. Osiągnięcie cywilizacyjne, które służy nam do dzisiaj. To, co wymyślili, to, co zbudowano wówczas, po prostu działa, działa do dzisiaj. Właściwie można powiedzieć, że warszawskie filtry wyrwały miasto z takiej higieny średniowiecza, prawda? No, średniowiecza może nie, ale, no, ale myślę, do czasu było to, filtrów było, było... znacznie brudniejsze. Tak, o tak, zdecydowanie, zdecydowanie brudniejsze. Także tutaj faktycznie filtry przyczyniły się do, do, do oczyszczenia, prawda? I to nawet nie można powiedzieć nie tylko w sferze takiej. Jakby materialnej, ale takiego w ogóle duchowego oczyszczenia też, bo ludzie odetchnęli jakby. Ta, zarazy wszelkie ustały. Tak, i to faktycznie było, było wzniesienie się na wyższy stopień cywilizacyjny, a tutaj warto też, mój drogi, podkreślić to, że przecież filtry były budowane przy użyciu super materiałów, wówczas, no, na przykład cegła Grancówka, tak zwana, którą pro, po, produkował z kolei pan Kazimierz Grancow, e, które były wykładane były nimi te wszystkie zbiorniki te, tymi cegłami. To wszystko działa do dzisiaj, wszystko jest po prostu w idealnym stanie. I co ciekawe, myślę, że można byłoby to zbudować no, i wtedy, i dzisiaj znacznie prościej, a tymczasem, jak jest szansa zajrzeć tam właśnie pod ziemię, to to są unikalne sklepienia robiące niesłychane wrażenie. Tam jest staranna architektura. Tak, oczywiście. To jest to, co dla tamtych ludzi żyjących wcześniej to było tak... O, to było normalne, tak? Dla nas to już jest zabytek i to wygląda naprawdę e, fajnie, te, ta czerwona cegła i łuki. A tutaj też e, boję się, żebyśmy nie zapomnieli, mój drogi, o olbrzymiej roli prezydenta miasta e, nie, Sokratesa, tak, Sokratesa, Starynkiewicza, który, tak powiem, no właśnie, to był no, taki z tych rosyjskich prezydentów najbardziej przyjazny Warszawiakom. Zresztą, Do dziś ceniony, tak. I w swoich, w swoich że tak powiem, w środowisku w swoim miał dosyć mocno mówiąc kolokwialnie przechlapane, dlatego że on był uważany za polonofila, co wielu carskich urzędników mu miało za złe. O, ja akurat nie miałbym mu tego zasłużyć. Tak, Sokrates Starnkiewicz, można zresztą jego grób zobaczyć, jest do dziś bardzo zadbany i istotnie głęboki szacunek on Polacy był, do niego mają. Tutaj była bardzo ciekawa sprawa z nim, ponieważ on był taki, no powiedzmy, na początku nieufnie, nieufnie w stosunku do niego, natomiast ta jego działalność na różnych polach sprawiła to, że na, na jego pogrzebie było ponad 100 tysięcy ludzi, także widać, że warszawiacy potrafili go docenić, no mimo, że był po prostu carskim urzędnikiem, urzędnikiem zaborcy ówczesnego. Tak, w każdym środowisku zawsze są dobrzy ludzie. Proszę Państwa, przejdźmy do kolejnego, dość mrocznego skojarzenia z ochotą, zresztą całkiem niedaleko od filtrów. Jest niesamowity kompleks. Taki, do którego wejść z kamerami można zaraz i kręcić wszelkie horrory. Mam na myśli niesamowite, mroczne, zniszczone, pokruszone pawilony szpitala Dzieciątka. Jezus. Tak, szpital dziesiątka Jezus. O to rzeczywiście kawał historii, tym bardziej, że tak naprawdę to jest szpital przeniesiony. On działał już w XVIII wieku przy ówczesnym Placu Dziesiątka Jezus, który potem stał się Placem Waleckim, a e, który znamy obecnie jako Plac Powstańców w Warszawy. Dokładnie na działce banku. Tak, i dokładnie, bo, bo po prostu pod koniec XIX wieku przeniesiono go właśnie na ten teren bardziej peryferyjny, na e, e, teren bardziej na zachód. E, I wtedy Józef Pius Dziekoński, architekt, który specjalizował się w architekturze sakralnej, ale nie tylko, po prostu uwielbiał odwoływać się do tak zwanego gotyku wiślano-bałtyckiego, czyli właśnie czerwona cegła tak. skontrastowana z. E, z partiami biało otękowanymi strzeliste łuki i tego typu nawiązania do średniowiecza. On właśnie zaprojektował ten cały kompleks, to był szpital uznawany za bardzo nowoczesny ze względu na ten układ pawilonowy. Tak. To była wówczas zupełna nowość. A nie wiem, mój drogi, czy wiesz, że właśnie przy samym szpitalu Dzieciątka Jezus, bo być może mogłeś to pominąć w swoich zbyt powierzchownych wędrówkach miejskich, <grym> e, trupia czaszka znajduje się tam właśnie. Ale normalnie tak leży czaszka? Nie, nie. Trupia czaszka jest wyeksponowana <grym> na postumencie i jest to pomnik, który... Znej, tak, nie, pomnik nie czaszki, tylko pomnik, który stał na cmentarzu, który był jeszcze na tym starym miejscu, gdzie szpital Dzieciątka Jezus funkcjonował, został przeniesiony tutaj w to miejsce nowe jako taki pomnik właśnie upamiętniający ten, że dawny cmentarz, bo oczywiście to cmentarze przy szpitalach to była normalna sprawa. Dzisiaj to raczej byśmy nie uznali tego za fajne i sobie stoi i po prostu mamy właśnie na trupią czaszkę na postumencie, a na samym postumencie mamy narysowany plan tego cmentarza, który właśnie funkcjonował tam w tym starym, starym miejscu. Koniecznie muszę to zobaczyć, bo istotnie nie odkryłem. No, miałeś na to więcej czasu, mój drogi, z racji ogromnej różnicy wieku, wymieniwszy złośliwości. Ach, nie przesadzałbym z tą <grych> ogromną różnicą? Dobra, dobra, ja tam już nie będziemy papierów wyciągać. Przestańmy się droczyć i smucić czaszkami i cmentarzyskami, bo jednak Ochota ma pewien wydźwięk optymistyczny. Samo brzmienie dzielnicy Ochota jest obiecujące. A jeszcze fragment MSI o nazwie Szczęśliwice, no to tam depresja nam nie grozi, prawda? Tak, no cóż, Szczęśliwice. No właśnie e, niby wydawało się, że jakoś Warszawa się nie kojarzy ze sportami zimowymi, no ale cóż, mamy po prostu stok zjazdowy i właśnie na Szczęśliwicach spokojnie można sobie jeździć na nartach. gdzie tam? Nie, tylko na, na nartach, ale również na różnych innych rzeczach, które służą do zjeżdżania, a nawet można skorzystać z kolejki górskiej typu Al Tanko, oh, a, która tam, z, a, która tam właśnie funkcjonuje. No i oczywiście uczestniczyć w różnych imprezach sportowych właśnie w związku z tym stokiem, który w Szczęśliwicach. Nie wiem, czy wiesz, jak e, Szczęśliwice się ory nazywało oryginalnie. Bo oczywiście, nie... że nie wiem. W moim wieku. A no bo, <laughs> ja to pamiętam te czasy, prawda? Rasy no. rycerzy i, 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 że tak powiem, e, smoków, czyli Stanclewice. Stanclewice to była nazwa wioski na początku, która potem, że tak powiem, troszeczkę nabrała takiej miękkości jako szczęśliwica. No to brzmi zupełnie lepiej. Zresztą, z tego co wiem, to ten stok narciarski to jest jeden z trzech całorocznych stoków w Europie. Zatem istotnie królewska cecha dzielnicy. Jak najbardziej. Warto z niego korzystać. Prawda? Jeżeli ktoś lubi sobie poszaleć zimowo, to może to nawet zrobić niezimowo. Niektórzy złośliwcy lubią do dziś używać dość starego hasła ko kojarzonego z ochotą. Ochota to. Hołota. Co sądzisz o tych antagonizmach? No cóż, to są dawne, dawne sprawy. To jeszcze przed I Wojną Światową powstało to określenie. Wtedy, kiedy właśnie tam była taka kolonia na poły wiejska, na poły trochę knajacka, prawda, gdzie mieszkało na przykład rzezi mieszkowie, którzy wychodzili tam gdzieś rabować na tym trakcie, prawda, który się przerodził w ulicę Grujecką. I to określenie właśnie zafunkcjonowało kilka lat przed pierwszą Wojną Światową w związku z tym klimatem, który tam się rozgrywał. Ale to są dawne czasy, to się bardzo mocno zmieniło wtedy, kiedy po 1918 roku tam rozpoczęto budowę dzielnicy miasta ogrodu na podzieloną niejako na takie dwie podstawowe kolonie, czyli kolonie Staszica i kolonie Lubeckiego, gdzie powstały super domy, wspaniałe. Część to były po prostu tak zwane domy zbiorowe, czyli dzisiaj byśmy nazwali blokami, ale to nie przypominało w ogóle bloków, bo są wspaniałe architektonicznie. No i a część to były po prostu domki czy jakieś szeregowce. To wszystko zatopione w zieleni w ogrodach, Prawda, jak to nawet było takie określenie, że część Ochoty to w okresie międzywojennym przypominała ogrody semira, Semiramidy. Prawda? Zresztą do dzisiaj są fragmenty Ochoty, które całkowicie oddają ten klimat miasta Ogrodu. Zresztą w iluś dzielnicach Warszawy usiłowano to założenie miasta Ogrodu zrealizować. Ochota ma chyba najlepszą realizację. E, polemizowałbym, bo mój rodzinny Żoliborz też się od, od, odznaczył eee. pozytywnie na, jak najbardziej na tym polu, ale żeby nie było na Ochocie też mieszkałem jakieś dwa lata i bardzo lubię. Faktycznie tak, to, było, to był ślad tych koncepcji, które powstały po odzyskaniu niepodległości, rozbudowy miasta i rozbudowy miasta jako miasta nowoczesnego, od, od, odcinającego się całkowicie od tego miasta XIX-wiecznego, ściśniętego z podwórkami, studniami i tak dalej, i dużą ilością prawda, przestrzeni pozbawionych zieleni. Tu miało być właśnie to, że miało być dużo zieleni i funkcjonalne domy. Tak, by każdy miał ochotę. Na Ochocie zamieszkać. Jedną z niewątpliwie królewskich cech dzielnicy Ochota no jest monumentalny. I unikalny Instytut Marii skłodowskiej curie Instytut Radowy. Instytut Radowy to, było, to był właśnie też ślad tego, że część ochoty miała być przeznaczona na placówki naukowe, w związku z czym to już no, wybór miejsca nie był. jest ich trochę. No, dokładnie. Do tego, do, do naszych czasów, to przetrwało jak najbardziej. Nie był wybór miejsca przypadkowy, a na dodatek starano się uhonorować oczywiście naszą wielką rodaczkę i, i, i e, tak powiem, wspaniałą, jak to byśmy powiedzieli dzisiaj, naukowczość. Czy nie? Tak, tak. poprawność. Znaczy, Słusznie. Tak. Bądźmy tutaj korekt. W każdym dę. razie Maria Skłodowska-Curie była bardzo mocno też zaangażowana w budowę samego instytutu i w ogóle przeznaczono też mieszkanie dla niej w samym instytucie. Było Przygotowano no. dla niej mieszkanie. Nie no, zamieszkała. No nie zamieszkała, bo niestety zmarła, kiedy już ukończono instytut, także nie zdążyła skorzystać z tego mieszkania. Natomiast na przykład tam z jej inicjatywy wprowadzono na przykład od ograniczenia w ruchu, mimo że e, no, ruch był powiedzmy o wiele e, słabszy niż obecnie, ale taką e, uliczkę wytyczoną właśnie przed samym Instytutem, który oczywiście spełniał rolę szpitala też e, właśnie na jej wniosek wyłączono całkowicie z ruchu, dlatego że po prostu e, te czułe e, aparaty oraz sami chorzy, którzy mieli być w e, tym Instytucie leczeni wymagali absolutnej ciszy i spokoju. Urzekającą kompozycją z bryłą Instytutu Radowego jest sam pomnik Skłodowskiej kiri, bo jest maleń. Skromny, niepozorny. Tak stoi jakaś pani. I to właśnie ona. Tak, dokładnie. Tam stoi sobie pomnik, który też, jak się bliżej przyjrzymy temu pomnikowi, to jeszcze na co ma ślady z powstania, prawda? Są uszczerbki od odłamków i e, pocisków, ale po, przetrwał, stoi e, jak najbardziej. Mówiąc o pomnikach dzielnicy Ochota, właściwie zrobię taką. Pętle do początku naszej rozmowy i przenieśmy się znów na Grujecką. Ulicę przecina jeden z najbardziej dramatycznych pomników miasta. Zgodzisz się ze mną? A i owszem, tak. Tenże pomnik, no, związany z tym, że faktycznie w, we wrześniu 1939 roku, kiedy Niemcy już podeszli pod Warszawę i to właśnie od tej strony południowej usiłowali szturmować, prawda? E, e, między innymi na tym odcinku ochockim, tak powiedzmy przez ten trakt Grujecki. Tutaj właśnie zostali zatrzymani. E, na barykadzie, która okazała się bardzo skuteczna, bo od 8 września do samej kapitulacji Warszawy broniła dostępu do miasta. Ona była tam oczywiście niszczona, uzupełniana, część tych, to była po prostu dywizja pancerna, która szturmowała miasto i część na przykład tych czołgów, one się przedarły i na przykład są zdjęcia, które pokazują, że gdzieś tam jeden z nich dojechał prawie do samego placu Narutowicza i tam został zniszczony, prawda? I stoi taki ten pancerkawagen jeden czy dwójka po prostu taki spalony, prawda? Mhm. Tutaj były też niesamowite relacje o, o bohaterstwie nie tylko żołnierzy, prawda, ale również cywilów, którzy na przykład właśnie te czołgi, które się wdarły w głąb dzielnicy, były atakowane przez kobiety po prostu, które mieszkały na Ochocie, które Wlewały gorącą, wrzącą wodę przez szczeliny, prawda, żeby tych czołgistów tam ugotować. Każda warszawska dzielnica to dzielnica bohaterów, ale to, co mówisz, istotnie no, właściwie doprowadza mnie do granicy wzruszenia, a przecież jestem zupełnie mało wrażliwym chłopem. Pomnik, o którym mówimy, wygląda niesamowicie, bo to jest właściwie data stojąca na środku jezdni. Tak, to są, to, to są te daty, właśnie te graniczne, 8 września, 27 września 1939, to wszystko w takim Monumentalne, prawda, kolosalne, i to rzeczywiście robi, e, robi duże wrażenie. Dzielnica stara z historią, którą Państwu już w większości przedstawiliśmy, ale jest też bardzo ciekawe, super nowoczesne oblicze dzielnicy Ochota. Campus Ochota. Zwiedzałeś byłeś? Tak, no dane mi było kilka razy przechodzić, przejeżdżać na rowerze, spacerować i tak dalej. To jest e, faktycznie też sprawa nie nowa, dlatego, że właśnie część Ochoty miała być przeznaczona na częściowo właśnie placówki naukowe już przed wojną i, i też na takie miasteczko uniwersyteckie. No stąd przecież na placu Narutowicza gigantyczny akademik, który wybudowano przecież już w okresie międzywojennym i to była naprawdę super imponująca realizacja. Stąd ulica Uniwersytecka, która w ogóle miała być w założeniu dłuższa, tam troszeczkę nie, nie wyszło, bo jeszcze na polu mokotowskim było lotnisko, więc nie, tak. można, jej było, nie można jej było przedłużyć. No, ale w każdym razie o tym myślano już wtedy. A kampus Ochota, kampus no w tej chwili ten, który powstał tam, on jest po prostu jakby no tym współczesnym wcieleniem, tak? czyli po prostu te wszystkie nowoczesne placówki związane z, ze studentami się tam właśnie znalazły, a jest ich trochę, to są instytuty, prawda. Tutaj tych instytutów jest mnóstwo, bo z samym panem jest związany, prawda. I tam Instytut Biologii, Biochemii i Medycyny z Uniwersytetem, Wydział Biologii tam się znajduje, Wydział Chemii. Króle warunki do nauki. Tak, tak. Także tam okay. naprawdę, że tak powiem, można spotkać i właśnie ludzi inteligentnych, nowocześnie myślących, i e, młodych, prawda? Studentów i studentek jak najbardziej. E, także dzieje się. Dzieje się na ochocie. Zatem jak macie ochotę, y, zwiedzajcie solo i może nawet z samochodu. Y, słyszymy się wkrótce w kolejnej ekscytującej części Warszawy. Tak jest, zapraszamy. Piotr Wierzbicki i Paweł Noroch. Dziękujemy, cześć.